Witamy Was serdecznie na kolejnym odcinku z serii Wtorki z Filmami, tak. kontynuujemy naszą wspaniałą historię z Harrym Potterem, po mojej lewej jest kto? Mięsożerca, czyli Patryk. I po prawej stronie jest Fryta, także <grym> też mięsożerca mam wrażenie. <grym> Tak, witamy was w trzeciej i ostatniej już części na temat filmów Harry'ego Pottera. Dzisiaj będziemy omawiać dwie ostatnie części, czyli Insygnia Śmierci, część pierwsza oraz druga. Bo filmy były podzielone na dwie części. Tak, opowieść była tak duża... I tak dużo się działo tak, tak naprawdę. Tak dużo się działo, że postanowili podzielić to na dwie części, co w sumie wydaje mi się było dosyć dobrą opcją, ponieważ dostatecznie opisali... Całą historię jakby, tego szukania tych wszystkich Horcruxów. No i też historię takie wiesz, no w zasadzie, dobra, szukamy, szukamy, ale wiesz, jeszcze była taka właśnie historia, że oni wiesz, się przemieszczali, tu coś tam, tu jakieś właśnie spotkanie z jakimiś łowcami, łowcami czarownic i tak dalej, tu coś jeszcze. No było te, dużo takich smaczków, dużo było tej historii i rzeczywiście dobry pomysł, dobrym pomysłem było nagranie dwóch części tego filmu. Tak. Bo powiedzmy sobie szczerze, w ciągu dwóch i pół godziny takiego filmu no jest ciężko zmieścić a chyba aż tak dużo, dużo fabuły. No zwłaszcza, że walka, ta otwarta walka w zamku w Hogwarcie była dosyć rozbudowana i jakby mieli to skrócić nie byłoby takiego jakby, jakby to powiedzieć... Tak, tak fajnej opowiedzianej tak naprawdę historii no, to, no, wiesz, to, też, to też miało być potem, wiesz, ta druga część, jeżeli chodzi o walkę z Hog w Hogwarcie tak naprawdę, o Hogwart, musiało, wiesz to, wiesz, to też musiała być taka właśnie walka, że to nie trwało dwie sekundy, tak? No, to też, no. wiesz, to też zajmuje czasu ekranowego, nie? No nie ukrywajmy, tak naprawdę druga część opowiadała głównie całą walkę o Hogwart. Przygotowania tak naprawdę do przygotowania walki. Przygotowania, całą walkę oraz te końcowe końcowa walka Harego z tutaj panem Czarnym panem Czarnym panem. Tym, którego imienia nie wolno wymawiać. Nie wolno wymawiać, a kto powie, niech się, dowie. Dobre, niech się dowie. Niech uważa na swoje życie. Tak. Dobra, to co, zaczynamy od pierwszej części. Dokładnie. Zaczyna się tym, że e, spotykają się nasza wielka trójka, czyli Harry. Ron oraz Hermiona razem z zakonem Feniksa, który... Tak, osobami, które zostały jakby w zakonie. Tak. E, bo, uwaga, Harry kończy chyba 16 lat, tak? Staje się pełnoprawnym czarodziejem, schodzi z niego chyba ten czar namierzający, jeżeli mhm. chodzi o wykorzystanie czarów przez nieletnich. I y, muszą, tak naprawdę, wyleć, nie wiem, w tym się sensie, wziąć Harego i go ukryć, tak? A gdzie go najlepiej ukryć? No, wiadomo, w domu wesleyów. No ale trzeba gdzieś prze, jakoś przebyć tą trasę. Tą całą drogę. No, dokładnie. I co? Przylatuje cały zakon Feniksa. Wszyscy starają się zmienić w Harego przez e, <laughs> fantastyczny napój, e, że tak jak powiem, do zmiany postaci. Tak, dziwacznie to wyglądało? Niektóre postacie damskie w ciele Harego i te niektóre teksty, które się właśnie, jakby. Nabijały, że się źle czują w, w takim ciele Harego. <grystanie> I ten, wiesz, ten Harry stojący na boku i takie no dzięki. <grystanie> <grystanie> tak, no i co? Też fajna taka historia, ponieważ e, Harry e, jechał, latał, leciał. Z Hagridem, w swoim motorze, bo jest to jakby takie nawiązanie do początku historii Harry'ego Pottera. Gdzie właśnie Hagrid jakby przyleciał do domu Darsleyów. Nie, Darsleyów. Darsleyów, tak. I przyniósł go właśnie Hagrid, tak? Wtedy w tym koszu i tak dalej. No i tak chyba sentymentalnie po prostu chciał go też zabrać stamtąd z tego miejsca. No niestety podczas te transportu wydarzyły się też e, nie, jakieś nieprzyjemne rzeczy. No bo co? Zaczęły, tak jakby napadli na nich, no bo wiadomo, wszyscy mieli, mieli go na celowniku. E, w, wtedy zginął też szalono oki Moody. Moody, tak. Hermia, znaczy, da, nie, nie Hermiona. Nie Hermiona. <laughs> Hedwiga. Hedwiga też się poświęciła, żeby uratować Harego. No nie dolecieli do tej, do. Nory, tak właśnie ten, ten dom od w się Nora i tak naprawdę co, no udało im się, niestety ze stratami, no ale udało się, tak? Co potem było? Bo no, też posiedzieli chwilę w norze. Tak, posiedzieli chwilę w norze i odbyło się wesele, e, ponieważ jeden z braci tutaj Rona brał e, ślub z. Nie pamiętam imienia. Flair. Flair, tak. Dla mnie to, to jest taka francuska taka nazwa i nie, um, nie miałem sobie tego przypomnieć. Tak. Była właśnie cała akcja rozkładania tego namiotu, właśnie tutaj takich rozmów Harego na temat Dumbledora, bo chciał się dowiedzieć. Nie wiem, czy przypadkiem mhm. też przed, tuż przed tym e, ślubem, tak naprawdę przed tą akcją, nie było tak, że nie przyleciał do nich chyba nowy minister magii, bo to już chyba nie był Knot. Tak, coś I chyba było. w tym momencie zostało też odczytany testament w ogóle Dumbledora. Tak, był testament Dumbledora. Ron dostał ten świetlik, który chyba pobiera ten. Ten zgaszacz, tak. Ten zgaszacz, który pobierał światło i jak go otworzył, to mógł sobie rozświetlić jakby mrok mrok. Harry dostał złoty znicz. Tak, ten, który złapał je chyba podczas pierwszego roku gry w Kwidicza, gdzie dosłownie go prawie połknął. Tak, prawie połknął, ale dzięki temu wygrali. Jak wtedy mecz, mecz wtedy, mecz. mecz. Tak, no to tak, mogę nazwać tego. Ja się nie wiedziałem, czy mogę nazwać to mecz. Czy jakby nie, to jest typowy mecz Kudicza. Mecz Kudicza, dokładnie. E, Hermiona dostała chyba książki. Tak. E, dostała chyba te bajki. Może e... nie pamiętam teraz, e, kogo, kto napisał te bajki, ale wiem, że dostała ten zestaw tych bajek, takich, które jakby każde dziecko w świecie magicznym czytało, znało, bo on oczywiście znał je na pamięć, mhm. a oni takie. Aha, no spoko, u nas się inne bajki czytało. no. <laughs> tak. I to też właśnie jakby to, co dostali, szczególnie Harry, co dostał od Dumbledora, jest takim kolejnym krokiem do jakby, jakby ostatecz ostatecznej walki z Dumb Dumbledorem, tak. Z Lordem Voldemortem, ale to pewnie potem powiemy. No i tak, nawet then. zaczął się ślub. Ślub. Tak. E Niby wszystko fajnie, wszyscy wiadomo, niby ucieszeni, bo ślub, ślubem, ale czuć było taki ten mrok, że to jednak było takie, że czatowali jakby na ich cały czas i chyba jedną z tych akcji było to, że chyba ten Harry wybiegł w ogóle z tego ślubu, tam z tego, w ogóle był, był atak. Z, 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 znaczy było tak, że taka powiedzmy taka wichura się zrobiła i kula taka niebieska przyleciała i ogłosiło, że Ministerstwo Magii upadło, że ob że ten ob obecny, ten, który był, właśnie minister magii, e, umarł, i tak naprawdę czarna strona przejęła władzę nad tutaj, jakby całym tym światem, powiedzmy magicznym. Dokładnie. E, no i chyba też nastąpił tam atak tych nie, nie mięsożerców, tylko. <śmiech> <śmiech> tak, mięsożerców. Tak, mięsożerców. E, też tam była właśnie. No był atak, nie pamiętam. Znaczy, wiesz, jakby końcem tego ataku było to, że Hermiona oczywiście była jak zwykle przygotowana do, że tak powiem, nagłych wypadków. W swojej magicznej sakiewce miała tak naprawdę wszystko, co, co było potrzebne. I oni się chyba deportowali właśnie w... do, Londyn... Z... do, do Londynu, do, do centrum Londynu. Londynu. Tak, tak. I, I co? Ona miała wszystko, no, tak jak w sumie torebka prawdziwej kobiety. Tak, bezdenna. Ma bez tak, mała torebka, a miała tam wszystko. Tak, dokładnie. Możesz spokojnie się, że tak powiem, włożyć, wejść tam cały i jeszcze ten, nie znajdziesz wyjścia. No Co potem? Chyba e zaczęli z, z, tak naprawdę... Ukrywać się, tak? no bo jakby nie było, on jakby musieli się ukrywać, no bo cały czas na nich czatowali. W pewnym momencie chyba odkryli, że jednym z horkrukstów, w ogóle po przeczytaniu tej bajki i tak dalej o insygniu śmierci, jednym z horkrukstów może być e, chyba ten diad, no boże, ten puchar, który mieli potem chyba w. Znaczy, generalnie e, cała pierwsza część Harry'ego Pottera, tutaj insygnia śmierci. E, Skupia się na szukaniu pozostałych horcruxów. Tak naprawdę nie wiedzieli, gdzie są, czym są. Po prostu tak jakoś było to przedstawione, nie wiem, jak to było w książce opisane, ale no szukali, była cała historia, jak przemierzali ten cały świat, jak się teleportowali tu tamto i szukali właśnie tych wszystkich horcruxów. I to w sumie była głównie pierwsza część. Tam oczywiście jeszcze pod koniec filmu pierwszej części. Lord Voldemort zdobył różdżkę Dumbledora, ponieważ uwzdurał sobie, że generalnie była, jest cała historia instygii śmierci, gdzie w skład wchodziła różdżka, Czarne właśnie czarna różdżka. Najsilniejsza różdżka na świecie, tak? tak która gdzie, należała do Dumbledora. Tak. E, potem był kamień wskrzeszenia, który po, jakby przywracał zmarłych z grobu. Oczywiście nie w takiej formie, że wszystko było fajnie, tylko tak naprawdę to, no, to byli dalej jakby nieżywi ludzie. Tak? To nie było takie pełne przewrócenie. E, co jeszcze? No i o, oczywiście najbardziej chyba znany element o chyba od pierwszej części, od momentu, w którym Harry dostał pelerynę Niewitkę. Tak. E, historia właśnie tych instygni była opowiedziana tak, że to właśnie trzech braci e, chciało oszukać śmierć, ale tak naprawdę to nie wyszło. I no, nie wyszło. No Jeden się ukrywał przez tą niewitkę, ale potem. Na samym końcu ją ściągnął i Oddał tak jak... chyba swojemu dziecku. Tak, a ten fajny też był tekst, który właśnie kończył jakby tą bajkę, że przywitał się ze śmiercią jak z, jak z przyjacielem, nie? O tak, no. też. No, faktycznie było tak, był taki tekst. Ta cała animacja, generalnie była. Mega fajnie mega zrobiona. Mega fajnie zrobiona klimatyczna, która opowiadała całą tą historię. No. Eee, eee, ktoś jeszcze tam umarł w pierwszej części? No, czekaj, to. <gry> tak, Generalnie te dwie części głównie opierają się, że dużo osób ginie. Tak, no to jest taki spoiler, ale no, niestety giną. Mamy wrażenie, że już tak wszyscy znają tę historię, no, ale warto by było wspomnieć. Eee, no co, no, na pewno wiesz, kwestia była taka, że musieli e, zdobyć jeden z horcruxów. E, gdzie go, że tak powiem, zlokalizowali? W skarbcu najlepiej strzeżonego banku w świecie magicznym, czyli w banku Gringota. Mm -hmm. Co trzeba było zrobić? No niestety się włamać. Nie? Włamanie się do banku raczej nie jest taką prostą sprawą. Ich przeżycia, że tak powiem, tam były dość niezłe, bo nie dość, że chyba wykorzystali właśnie ten, ten napój do zmieniania, że tak powiem, swoich postaci, to potem aż ten w momencie, kiedy jakby już byli w, ten, w banku i chcieli się zresztą, tak powiem, zjechać do tych e, komnat, chyba lestręcz, bo to chyba w skarbcu w ogóle był umieszczony. Tak, w jej skarbcu. Okazuje się, wiesz, przelatują przez e, tym wagonikiem, przez e, wodospad, który z, jakby z, zrzuca wszystkie czary. Spotykają smoka, który w ogóle pilnuje tam, więc już w ogóle jest e, epicka wyprawa. No samo to w ogóle zdobycie tego pucharku nie było takie łatwe, no bo on chyba też miał wrzucony jakiś czar na siebie, tak? Że się multiplikował i w ogóle tam był no, ten wszystko, problem. No wszystko, co dotknęli to właśnie się rozmnażało, aż w końcu nie było chyba miejsca, ale im się udało w ostatnim momencie. Też jak dobrze pamiętam, on się nazywał Gryfek. On im generalnie Pomógł po się tam dostać w zamian za to, że... Oddadzą mu miecz. Miecz, tak. I tak warto wspomnieć, że akurat to wejście do tego banku to było akurat na początku w drugiej części. Mm -hmm. W pierwszej części tam jeszcze no, zdobywali te horcruxy, e, niszczyli je... E, no to cała historia. No nie będziemy znaczy nie, nie, nie dzielić tak naprawdę tych historii, wiesz, pomiędzy pierwszą, drugą częścią. dalej no. jest jakby jeden fragment historii, tylko po prostu film był po prostu tak podzielony. Tak, no, wolimy opowiedzieć tylko całość historii, no bo łączy się ze sobą. No. E, co dalej po zdobyciu horcruksa? E, no co, jak już pozdobywali chyba większość tych horcruksów, e, to przechodziło tak naprawdę do otwartej walki o Hogwart. Znaczy tak, no bo mi jeszcze było ten taki moment, że wiesz, oni zaczęli już mieć ten tak naprawdę problem już co dalej, tak naprawdę zrobić ze sobą. Z, wymyślili, że powrót do Hogwartu, tak, gdzie pomógł im w ogóle brat Dumbledora pracujący w tym w takiej no nie wiem, spelunce, tak był ten i właśnie oni przechodzą do, do tego Hogwartu, a tam zostają jeden wielki pogrom, tak? Bo e, jakby Warto wspomnieć, że jak Ministerstwo Magii upadło, to jakby główny, jakby, znowu się powtarzam dzisiaj, niestety, yy, jak to, dyrektorem szkoły został Snape. Tak, yy, niestety przez to, że został nim i musiał wykonywać rozkazy Czarnego Pana i, że tak powiem, wyczyścić trochę Hogwarty z... <śm> yy Nieczystej krwi ten uczniów, no to tam niestety działy się dość dysantejskie sceny, no bo jakby nie było, te dzieci były dość mocno, że tak powiem, tam karane za to wszystko. Ci, którzy byli powiedzmy, tej czystej krwi, że tak by mieli łatwiej w tej szkole, oni dosłownie wręcz katowali ten, tych ludzi. No nie było tam zbyt ciekawie, ale powrót okazał się właśnie dość ten. Jakby oni powrócili już do Hogwartu z wiedzą o tym, że Rzeczywiście tam jeszcze w chowarci znajduje się jeszcze jeden Horcrux, tak? Bo to był Diadem Rowen Ravenclaw i oni go musieli zdobyć. I w tym momencie po prostu jakby cała też ta historia też napędzała się, że tu przygotowania do wielkiej bitwy, w ogóle wypędzenie Snape'a z, z zamku samego, tak? Że, że tak powiem mobilizacja całych, wszystkich uczniów do tego, żeby że, że tak powiem stanęli razem, zamknięcie w ogóle całego z w lochach, żeby im nie, nie psuli, że tak powiem roboty. No co? Cała yy, historia to w ogóle znalezienia tego diademu też. No, dość ciekawa. Wejście do pokoju życzeń. Yy, no właśnie, bo trzeba było go znaleźć. A życzeniem właśnie było to, żeby było, właśnie go było odnaleźć, więc pokój życzeń spełnił to życzenie. I spotkanie tam kogo? Malfoja. Malfoja. Yy, Kraba i Goyla, mhm. Gdzie niestety koniec końców niestety chyba jeden z nich ginie, bo rzucił zaklęcie, którego nie opanował i dosłownie tak, spalił. spalił, w, spalił, spalił wszystko. No, właśnie jeden z towarzyszy tutaj, Malfoya, spalił się, ale reszta, cała trójka uratowała tą pozostałą dwójkę. No, aż tak źli nie byli. Powiedzmy, że nie, nie, zosta nie zostawili go na, na pastwę, że tak powiem, tego ognia. No, i co tutaj jeszcze, jak tutaj wspominałeś, jak te wypędzenie snajpa, tutaj warto też zaznaczyć, że właśnie ta. Ta walka, jak to była jak ona się nazywa McGonagald? Minerva. Mm -hmm. tak. minerwa. minerwa. Eee, właśnie walczyła, wyzwała na pojedynek Snape'a i ona, rzucając czar Snape'a, Snape jakby odrzucał te. Nie chcę powiedzieć pociski, ale te czary wy śmiercierców, którzy byli Stano za nim. Tak, bo w ogóle to jest dość ciekawa rzecz, że on. E ja, pamiętam, ja nie teraz nie pamiętam, jak oni się nazywali ale byli w ogóle wymienieni w książce z nazwiska. E, też mega okrutni, mega okrutni ludzie. E, tak naprawdę no, Snape nie tyle jakby chronił się, co tak naprawdę no, pomagał, chociaż niespecjalnie, nie żeby to nie wyglądało że specjalnie, tak? I uciekł sam potem z tego zamku, dołączając do Czarnego pana gdzie tak naprawdę, no już cała potem ta akcja, że oni się przygotowują do tego, do tej, do tej no tak naprawdę szeroko, szeroko, szeroko znanej wojny, już tak naprawdę oświat magiczny, obudowanie zamku oczywiście tą wielką taką kopułą ochronną, te armie, które się zbliżały w ogóle Voldemorta do tego, czyli trolle, jakieś tam inne stworzenia magiczne, no to też był jakby, tu też widać było rozmach, tak, to już to była taka naprawdę wielka wojna i ciekawe było dla mnie to, że tak naprawdę kilku nauczycieli, fakty, to są nauczyciele w Hogwarcie, tak, to są dość potężnie, potężne osobowości, ale stworzyły taką barierę, że jednak zatrzymała tę dość konkretną armię, tak, No bo tak to trzeba było nazwać. No, no ale potem troszkę, że tak powiem, ta cała kupuła zaczęła się rozwalać, no bo jednak przeciwnicy mieli dosyć mocną przewagę. No przede wszystkim Voldemort z czarną różdżką, tak? No bo to już no. było ten moment, że on już dostaw dostał swoje łapki i sa sa samo posiadanie tej różdżki no już stanowiło dość duży atut. Tak, no i też warto wspomnieć, że e, jakby atakując tą kopułę różdżka, czyli już tą e, od Dumbledora, którą miał, zaczęła się jakby rozwalać. No I pękać on, tak naprawdę. Pękać. I on też rozumiał, że bo generalnie, jak się używało czyjejś różdżki, no to. to ona nie, 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 nie działała poprawnie, tak? No e I też tutaj, właśnie w tych Instygniach śmierci, bardzo dobrze opisali jakby całą sprawę, właśnie z różdżkami, bo Oliwander, który był też przetrzymywany w pewnym momencie, właśnie w jakby całej historii, właśnie w chyba domu Malfojów, też mówił, że różka sama sobie wybiera czarodzieja. Ale to też nie było tak do końca, bo jeżeli stanął on naprzeciw siebie dwóch czarodziei i jeden drugiego powiedzmy, że Od, rozbroił, obe, obezwładnił. No, obezwładnił, rozbroił, to on dostał, jakby na niego przechodziła własność różki, którego go obezwładnił. Tak? I ta historia, właśnie potem miała swój koniec tak naprawdę w tym, że. Ta różka, którą teoretycznie Voldemort zabrał Dummelarów, wcale nie była jego i wcale nie słuchała go tak, jak on sobie sam myślał, tak? I szukał potem wiesz osoby, która teoretycznie mogła być właścicielem, powiedzmy, tej różki. Nie? No i no, trafiło na Snape No Smutny moment: dużo osób. Pokochało Snape'a. Tak, chociaż przez większość część tych serii wie, mnie, wszyscy byli nastawieni do Snape'a jako takiego wiesz wrednego, wiesz, takiego naprawdę nieprzyjemnego, nieprzyjemnego osobnika. Oso A okaza okazało się tak naprawdę, że był osobą, która była dość no mocno skrzywdzona przez los. E bardzo mocno przeżył stratę Lili, którą kochał, bo to była mama Harego Dzięki temu, tak naprawdę, też jego patronus był łanią. Tak jak też mama Harego miała ten patronusa łanie. No, wielka miłość, wielka strata. Dzięki temu, właśnie, wspomnieniu, które oddał w momencie, kiedy. Woldeemort, szukał powiedzmy właściciela Czarnej różdżki. Dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę no on przez całe... Opiekował się on, on cały się czas. opiekował harem, ale nie w taki ordynarny sposób, na zasadzie, że jestem dla ciebie miły, kumpel i tak dalej, tylko na zasadzie takiego trzeciego pranu tak naprawdę, nie, że on tak naprawdę bardzo mocno z tyłu starał się, że tak powiem, mu pomagać. Tak, jego łania pomogła znaleźć miecz Gryffindora tak naprawdę, który leżał na dnie nie powiem jeziora, ale takiego takich mokawiku, taki bo ukazywała się właśnie tałania. Trochę wiadomo, my to ulubimy oczywiście. Skakać, miesz skakać, mieszać w ogóle całej historii. Także nie, nie martwcie się, że to jest to jest niepoukładane. My, to, my też w głowie mamy to nieupokojone, niepoukładane. Tak. I co? Też tutaj warto zaznaczyć, że no Harry miał pewne myśli i widział to, co robi Voldemort. I on też wtedy zrozumiał. Że oni są ze sobą połączeni. Znaczy, po, o połączeniu już wiedzieli, chyba, tak naprawdę w Zakonie Feniksa, bo w tym momencie, wiesz, jak on już zaczął zaglądać, tak naprawdę, wiesz, Voldemort wdzierał się do jego pamięci i on czasami widział to, co Voldemort robił. E, on sobie zdawał z tego sprawę z połączenia, ale nie wiedział, no, czemu tak jest, tak? No. A tak naprawdę, jakby doszło to do niego już, tak naprawdę, do samej końcówce, tak naprawdę, całej bitwy o Hogwarts, tak, że on sam jest. Przypadkowym, tak naprawdę, horcruxem, który został stworzony też przypadkowo w momencie, kiedy Harry, znaczy, Boże, kiedy Woldemort zabijał, mamy Harego. Tak, tak, bo naprawdę. ta magia się odbiła i wchłonęła, troszkę, znaczy, Harry wchłonął to i stał się jakby. No, Nieplanował horcruxem, troszkę, tak. Tak, naprawdę. zdobył troszkę dusze Woldemorta. Eee, chciałem coś powiedzieć i mi wypadło z głowy. <laughs> I o wiem, co już chciałem powiedzieć. On też właśnie przez te wszystkie myśli dowiedział się, że wąż Voldemorta czyli nie, Nagini? Nagini też jest Horcruxem. Tak. Znaczy to z tego sobie chyba raczej zdawaliś wcześniej sprawę, ale nie, wiesz... On się dowiedział, pamiętam. On się dowiedział właśnie z, z tych wszystkich myśli tego wszystkiego, że on też jest właśnie e, Horcruxem i później troszkę przeskoczymy jak już ta e, albo nie, jeszcze nie będziemy przeskakiwać. Jeszcze wróćmy do tego, e, że Harry ze złotego znicza wyciągnął. Kamień z krzeszenia. Kamień z krzeszenia. I. E, no, nie ukrywajmy, no, Hogwarts już ulegał. Voldemort miał taką siłę, taką że. Taką przewagę, tak naprawdę. E, dużo osób już zginęło. No, niestety Fred zginął, e, Lupin i jego żona. Tongs. E, tongs. E, no i co? I... Fred czy George? Bo to jest Fred. Ważny. Fred. Okej. Okay. Jak ja dobrze ja... pamiętam, Fred zginął. No i co? Jak już przegrywali, było ciężko. Nagle wszyscy słyszeli jego głos, że od, yy, oddajcie, oddajcie Harry'ego potera, tak. Yy, I czekał w lesie yy, i sam Harry zdecydował się, że tam pójdzie. Oczywiście miał w ręku kamień z obok niego jego rodzice jego najbliżsi się pojawili, no bo tak działał ten kamień, że też pokazywał tych najbliższych. No i co poszedł? I wzią, wziął i umarł. Wziął i umarł. Tak, znaczy, wiesz, spotkanie było po prostu takie, że Harry też zdecydował, że nie chce widzieć już więcej śmierci swoich najbliższych, tak naprawdę, i przyjaciół, i tam, powiedzmy, części już tak naprawdę rodziny, no bo oni już, oni już nie byli takimi przyjaciółmi, to była po prostu jedna wielka rodzina. Stwierdził, że jeżeli ma to zakończyć tak naprawdę tą rzeź, no to idzie się że tak naprawdę poświęcić, tak, chociaż, wiadomo, odradzali mu to, mówili mu, że nie, nie, nie. nie. No to jednak poszedł. Przyjście właśnie do tego lasu, do tego miejsca, gdzie też już został też jakby schwytany Hagrid, który stał gdzieś tam niedaleko. No i ten moment, w którym tak naprawdę jeden z bardziej legendarnych momentów chyba w całym, jakby no, całym świecie i całej tej historii, kiedy Voldemort w końcu, Den, do, dobywa czarnej różdżki i wypowiada Avada Kedavra i stara się zabić Harry'ego. Tak? I ten moment, że nagle widzimy taką białą, taką czystość, biały peron, tak. biały peron i tak. spotkanie tak naprawdę z podświadomością, może, może też z jakąś częścią duszy Dumbledorea, Takie refleksyjna dość mocno część. Nie? Taki też podsumowanie paru faktów, rozjaśnienie też niektórych ten jakby historii właśnie o tego, że on sam został jakby tym Horcruxem i ten Horcrux został zniszczony, ale sam Harry nie został zabity. E, no, i tutaj chciałbym przytoczyć pewien cytat, który właśnie w tej scenie się e, ukazał. I on jest dosyć takim mądrym cytatem, który też e, za, zapamiętał się w historii Harry'ego Pottera i pewnie u, dużo osób może się utożsamić z tym cytatem. Ja sobie za, zapisałem go, żeby się nie pomylić. <laughs> e, jest to tak: Nie żałuj umarłych, charych. żałuj żywych, a przede wszystkim tych, których, którzy żyją bez miłości. No bo tak naprawdę w ogóle historia Voldemorta też jest dość ciekawa, bo z tego, co ja przeczytałem, to jego matka e, jakby. Kojarzysz napój miłości, nie? Mhm. No, no to ona tak jakby może nie tyle, że zatruła, co podała napój miłości o jego, jego ojcu, gdzie taki związek jakby nie narodził się z miłości, tak? To była po prostu czysta magia, tak? Czyste takie zmuszenie kogoś do tego, żeby kogo, drugą osobę kochał, e, przez to zrodził się właśnie Tom Riddle, no powiedzmy, że ta miłość się tam skonsumowała, i przez to jakby on nigdy tej miłości nie zaznał i nigdy nie doświadczył i nie mógł jej odczuwać. Tak działało to zaklęcie, tak w sensie, tak jakby były konsekwencje tego, tak naprawdę tego napoju. I no właśnie to jest też ten, ten moment, ten, ten cytat dość mocno opisuje Woldemorta, tak? On nie odczuwał miłości, on nie odczuwał żadnych... Znaczy może, nie wiem, jakąś tam satysfakcję pewnie tak, ale jako takiej miłości, jakby radości, to niestety chyba nie miał okazji odczuć przez całe swoje życie. Tak. I tutaj jeszcze w tej scenie, jak Harry przysłowiowo wziął... I, I, kopnął, w i kopnął w kalendarz. Była też tam matka Malfoya, która sprawdzała, czy nie żyje. Tak. I jak podeszła, to ona zauważyła, że on tak naprawdę Dycha. nie umarł i tylko się spytała, czy z jej synem jest wszystko, wszystko w dobrze. porządku. Zobaczyła, wtedy Harry dał jakiś taki znak, nie pamiętam czy głową, że wszystko w porządku i powiedziała, że nie żyje. No i potem ta kultowa scena, jak idą tym mostem, Hagrid niesie Harrygo Pottera. I on taki zadowolony, krzyczy, wszyscy... Nie, Voldemort zadowolony, nie Hagrid, bo to tak ten... zazmiała jakby się, kurwa, wiesz, tam na na, 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 na na było, nie? Tak, narodził się, przyniosłem, a teraz umarł. E, tak, Voldemort, no potem wszyscy wyszli. E, on nawoływał, że ten, kto chce przejść do nich zostanie tam ocalony, nie, nie zostanie tutaj zabity przez nich. E, I też tam była ta sprawa, że... E, Teraz, żeby mnie pomylił. nie pomylił, ta osoba, która zabiła węża. Neville Longbottom. Tak, Neville, tam takie taką wypowiedź, taką też dosyć mocno wypowiedź wypowiedział, że on Harry jest zawsze w naszych sercach, tu i on właśnie mówi, że ty nie zrozumiesz miłości tego wszystkiego. I trzymaj, też, w ogóle w tym momencie chyba też pojawił się miecz Gryfindora, tak? Bo nie wiem, czy on go już wtedy trzymał, bo... Nie, dobra, czekaj, bo on musiał, to jest troszeczkę jak zwykle, bo mam, w, 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 ten, w, podczas w ogóle walki w Hogwarcie, Neville, dobywając z tiary starej tiary e, miecz e, Godryka Gryfindora, zabił Nagini. A to bo było już... chyba później, bo wtedy on, albo to było wcześniej, nie, nie, nie chcę pomylić, ale faktycznie, ale jak zabił, to wtedy Voldemort poczuł to mocno i zrozumiał, że, że już jest, ciężko, już jest, jest ciężko. Ale właśnie, bo to chyba musiało być w tym momencie dlatego, że on jakby idąc już z Harrym, tak, już nie mógł mieć chyba węża. Czy mają? Kurde, nie pamiętam teraz. Nieważne, ale była taka sytuacja. Tak. No i wtedy co? Harry yy, nagle robi comeback. Tak, tak jak yy, jakiś kumpel na imprezie umarł i nagle w, powstał zmarłych. Wstał. Yy, zdziwienie tak naprawdę eee, szok. <laughs> szok. No i co? I odbyła się ostateczna walka między Harem a, a Voldemortem. Voldemortem. Eee, no i Waldemar jeszcze nie wiedział, że ta różdżka nie należała do Snape'a i że teraz on jest jego właścicielem. No. Czy, że on jest właścicielem różdżki, tylko właśnie Harry, ponieważ to on rozbroił Draco, który rozbroił Dumbledora. Tak, i to jest w ogóle właśnie to, jest też właśnie to nawiązanie do tego, kto, kto, kto był właścicielem której, której różdżki. Dość mocno odzabiło, że tak powiem, temat. No ale rzeczywiście to było dość ciekawe i tak naprawdę pokonanie. Lorda Voldemorta, tak? No bo rzeczywiście jego różdżka nie słuchała. Nie, stawał, nie, nie było tego, że, że tak powiem, nie tego Wajbu, takiego posiadania różdżki posiadania bycia najpotężniejszym. O, właśnie się wyłączył. A. No, ale no, co? Generalnie y, czasami widzicie urywki z innego. Y Ujęcia, bo mamy w ogóle drugi za, Próbujemy, próbujemy yy, nagrać teraz, że tak powiem, birolki do tego. Yy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak. Jeszcze mamy w planach trzeci aparat i wtedy będą zbliżenia na nasze twarze. Mam nadzieję, że to typowo podcastowy taki filmik. Tak, typowy nie? podcastowy, ale to dajcie nam jeszcze trochę czasu, żebyśmy sobie to ten cały setup zrobili, ale wracajmy szybko do rozmowy, bo już trzeba kończyć powoli. Tak, <laughs> ale kończy się też historia, tak naprawdę, tak. No bo zostaje pokonany Voldemort. E, tak naprawdę umiera, no bo już nie ma swoje, tych swoich jakby części tak. duszy pochowanych tak w różnych przedmiotach. Taki popił się z niego zrobił, ta kultowa akcja, ak, ak, akcja no scena. scena, jak otwiera buzie i ten cały się rozwala w kowalach. Ale powiem ci, że wiesz, co mi przypominało te, ten, te, w ogóle to ujęcie? Mhm. Jak kiedyś ktoś potem e, nagrał w Endgame'ie moment Aha, okay. Jak wszyscy też zaczęli się jakby rozsypywać popiół, nie? W sensie, wiesz o co mi chodzi. w no, zasadzie wiem. takiej, że to było dość mocno powiązane jakby w sam ten efekt takiego rozpadania się, nie? Tak, no. Ciekawe, nie? Że podobne. Ktoś... Podobne. Podobne, ale pewnie nikt nie miał zamiaru tego samego zrobić, ale było podobne. No i co? Jedna z... Tak naprawdę nie powiem tak naprawdę, żeby się nie powtarzać. Przed ostatniej akcji, czyli jakby na moście przed wejściem, do, dojściem do, do zamku ron, hermiona i Harry rozmawiają o różdżce. No i Harry postanowił, że ją złamie i wyrzuci w przepaść, żeby już nikt nie mógł zdobyć takiej potężnej broni. Tak, no bo kwestia była taka, że jakby on został prawowitym panem tej różdżki. Tylko problem jest zawsze z czarną różdżką taki, że każdy pożąda jej mocy. Nie? Tak. Więc lepiej było ją po prostu zniszczyć, Znuszczyć. niż po prostu ją zachować. No i co? I film kończymy akcją 20 lat chyba później na peronie... Gdzie Harry z Ginny or, oraz Hermiona z Ronem tak. już odprowadzają o... swoje dzieci do Hogwartu. Tak, tak, do pociągu na peronie 9 czy 4. No i powiem ci, bardzo chciałbym zobaczyć dalszą historię, bo dużo ludzi też jakby chciałoby zobaczyć, właśnie historię dzieci tych wszystkich głównych bohaterów. Ale na przykład, widzisz, jest teraz, znaczy może nie, niedawno, ale wiem, że ten jest też taka historia, nazywa się chyba. Przeklęte dziecko, czy coś w tym stylu. To chyba było pierwotnie wy jako wystawione jako w ogóle spektakl. Tak? Mhm. A potem to zostało, wiesz, jakby. Cały czas jest dyskusja na temat tego, czy będzie coś nagrane właśnie jeszcze w tym uniwersum z tymi aktorami. Bo rzeczywiście moglibyśmy na przykład, yy, wiesz, yy, nagrać, ale właśnie tych starszych aktorów, tak? tych, które oni są teraz w swoim wieku, tak naprawdę, już w takim normalnym, powiedzmy, dorosłym. Gdzie tam też rozgrywają się akcje. Przecież to też są dalej aktorzy. Oni nie skończyli, że tak powiem, pracy aktorskiej. Oni mogliby wrócić do tej serii. Ale wydaje... tak naprawdę kolejną historię, powiedzmy już taką bardziej dorosłą, też mogliby wystąpić. Tak, ale wydaje mi się, że raczej dużo tych aktorów nie chciałoby powracać. No, dużo osób też jest w, w podeszłym wieku albo no, niestety już nie żyją. No więc... niestety musieliśmy się przy, w kilku ostatnich latach pożegnać z kilkoma tak, osobami. Z m, aktorem, który grał Hagrida. Snape'a. Snape'a. Eee, Przecież Dumbledore chyba też już w ten tak naprawdę Michael Gambon też już chyba niestety nie żyje. Powiem ci, że nie wiem, ale też na przykład Magonagal ona chyba już w podeszłym wieku. Ma chyba i no on z 80 lat. I wygląda troszkę, no widać, że starość już niestety wchodzi. No dobra, ale pomyśl sobie, że w przeciągu tych z nagry, rozpoczęcia nagrywania w latach 2000 do teraz minęło prawie już ćwierć wieku. No, no, 2001 rok chyba była pierwsza część. No, no tak, no to mamy półtora roku tak naprawdę teraz i jesteśmy w stanie powiedzieć, no. że minęło ćwierćwiecze od pierwszego filmu, tak? To tak. jest 25 lat dla każdego aktora 25 lat. Tych, mm. którzy zaczynając mieli 50, 60 na karku już mają po 70 parę. Nie? Mm. Powiem ci tak, ja bym chciał zobaczyć, nie wiem jakie jak jest twoja opinia. Nie, ja chciałbyś? też bym nie zobaczył kontynuacji historii. Ale boję się, że mogliby zepsuć, to zepsuć i ta cała, to całe uniwersum, ta cała historia jakby... No, zostałoby to źle zamknięte. No, mogliby zniszczyć tą magię tego dzieciństwa, ale uwaga, chyba HBO nagrywa w ogóle serial o. Jakby w ogóle nowe ujęcie tak naprawdę ty, tego wszystkiego, jakby całej historii właśnie Harry'ego Pottera, tak? Znaczy były takie plany, nie wiem czy to się dalej kontynuuje. Nie wiem, ciężko powiedzieć, bo jakby przecieków z tego jest bardzo mało. E, chyba HBO się bardzo mocno broni przed tym, żeby tam coś powycie, nie powyciekało. Ale wiem, że były takie zakusy, żeby właśnie mm -hmm. zrobić o, o tym serial. To z ciekawe. nowymi aktorami, właśnie z nową, jakby z nową, tym wiesz, tymi efektami i tak dalej. No ciekawe by było, ale mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi się boi. Zrobić, zrobić czegoś, bo seria jest tak niepowtarzalna, tak unikatowa w, na skalę chyba też właśnie takich właśnie wielkich serii filmowych. No tak jak nikt nie chce ruszyć Władców Pierścieni, tak nikt nie chce ruszyć Harry'ego Pottera. No jak ruszyli władcy Pierścienia serialem, to było wielkie oburzenie, także no. no pomij pomijając właśnie to, że w dzisiejszych czasach się mm. bardzo mocno wkrada to równouprawnienie powiedzmy w udziale aktorów w różnych filmach, Także to, to, chyba lepiej, żeby nie nagrywali. Zostawmy to tak, jak jest. Jest bardzo dobrze. Tak. No to co? No to chyba kończymy. Dziękujemy, dziękujemy wam bardzo. W ogóle za kolejną część i wysłuchanie. Mamy nadzieję, że wam się podobało i co? Do następnego wtorku z filmami, tak? Tak. Nie będziemy mówić, co będzie. Zobaczycie. Zapraszam na Instagrama, bo tam zawsze są przecieki, co nagrywamy. No będzie coś. Będzie coś ciekawego. Mamy nadzieję, że wam się spodoba. A tymczasem dziękujemy. Tak. Na razie cześć. Hejo.